No dobrze, słuchajcie, to na samym początku może takie pytanie do Was. Czy ktoś ma jakiekolwiek doświadczenia z social tradingiem, z tradingiem społecznościowym? I jeżeli tak, to jakie macie doświadczenia? Czy pozytywne, czy negatywne, czy neutralne? No powiem Wam szczerze, ja to testuję od pewnego czasu i na razie są to takie neutralne doświadczenia. Jakie są plusy, jakie są minusy, no to o tym będzie za chwilę. Zrobimy sobie też takie krótkie podsumowanie, dla kogo jest social trading, dla kogo nie jest. Ale chciałbym na razie Was zapytać. Ok, widzę, że pozytywne, a Andrzej napisał FX Parkiet. No dokładnie tam, można powiedzieć, że pewnego rodzaju właśnie taki social learning, czy gdzieś tam wspólną naukę, ale poglądy też wymieniamy, więc jak najbardziej. Neutralnie, słabe, pozytywne. No widzę, że zdania tak są podzielone, neutralnie. Ok. Czyli temat, można powiedzieć, jest świeży. No bo w Polsce jest stosunkowo świeży, gdzieś tam pojawiają się instytucje, pojawiają się rozwiązania i jedno z takich rozwiązań, które od dłuższego czasu testuję, Wam przedstawię. Sobie wspólnie ocenimy, czy jest to rozwiązanie dobre, czy warto się nad nim pochylić, czy też nie. Ok, agenda spotkania dzisiejszego. Tutaj mamy 5 takich punktów. Dlaczego social trading staje się tak bardzo popularny? Nie wiem, czy macie świadomość tego w Polsce, może jeszcze nie, ale na świecie, na zachodzie przede wszystkim jest bardzo popularny, zwłaszcza dla osób zapracowanych, którzy nie mają czasu lub nie chcą z różnych powodów zajmować się jakoś tam profesjonalnie, czy półprofesjonalnie, półzawodowo, tylko chcą po prostu kopiować zlecenia innych traderów, tak zwanych masterów, których tam sobie ocenią, my sobie też ich ocenimy, zobaczymy, którzy mogą ewentualnie mieć potencjał czy dobre rokowania, no i ewentualnie na tym skorzystać. Także tutaj jest to całkiem inna forma, tak naprawdę nie jest wymagana jakaś znajomość bardzo dobra czy rynków finansowych, czy analizy technicznej, fundamentalnej, tylko tutaj opna tego, co robi trader na podstawie jego zachowań i transakcji. No, brzmi ciekawie. Tutaj zobaczymy, w jaki sposób można w ogóle kryteria przyjąć, żeby innych traderów oceniać, nie? Bo to też, wiecie, tak oceniać łatwo się ocenia, prawda? Ale żeby to zrobić naprawdę tak obiektywnie, nie? Jak poprawnie analizować historię transakcyjną? No tutaj już bardzo mocno będziemy w szczegóły wchodzili, czyli na co patrzeć, jakie parametry są ważne, których traderów ewentualnie wybrać, których odrzucić i tak dalej. Na co zwracać szczególną uwagę przy wyborze odpowiedniego dostawcy, no czy też providera, jak umiejętnie kalkulować ryzyko, rozbijając portfel na kilku traderów, czy też ewentualnie na kilka portfeli, bo to też jest dosyć ważne. Nowoczesny wymiar komunikacji inwestora z traderem, czyli w jaki sposób można się komunikować z tym, który no, tym portfelem w pewien sposób kieruje, tak? Czy podejmuje decyzję. Ok, tytułem wstępu. Jeżeli weźmiemy sobie szeroko pojęte, może nie analizę techniczną, tylko szeroko pojęty trading na Forexie, ale nie tylko, na CFD, czy też na kryptowalutach, które się stają bardzo popularne, no widzimy, że mamy kilka rodzajów jakby takiego rodzaju podejścia, tak? No jednym z nich jest dzisiaj omawiany social trading, inne no to oczywiście analiza techniczna i samodzielne wykonywanie transakcji. Jeszcze inne, no to mogą być automaty, czy tak zwane expert advisors, czyli w pełni zautomatyzowane rozwiązania. Mogą być półautomaty, czyli wszelkiego rodzaju skanery, jakieś filtry i tak dalej, skrypty, które nam no troszeczkę jakby ułatwiają zadanie, nie? Czyli tutaj dzisiaj skupiamy się na social tradingu. No dobra. Jak to działa? Jeżeli mielibyście mi to opisać w jednym zdaniu, osoby, które mają doświadczenia, widzę, że są takie osoby, jak social trading działa w praktyce? Jak najprostsza definicja, słuchajcie. Ok, widzę, że już się tutaj pojawiają komentarze, bardzo fajnie. Jeżeli macie jakieś pytania, bardzo proszę, żebyście na bieżąco tutaj pytali, dobra? Bo wtedy sobie będziemy toczyli tutaj dyskusję. Ja podgląd na czat oczywiście mam, także widzę Wasze zapytania, wszystko to, co się dzieje. No i pytanie do Was, jak działa social trading? Z czym Wam się kojarzy przede wszystkim? Skuteczny dostawca sygnałów dostaje wynagrodzenie. Tak, zaraz będziemy o tym też mówić, czyli jakie są korzyści dla inwestora i jakie są korzyści dla tradera, tak? Bo trader, tak zwany master, no on jakieś wynagrodzenie otrzymuje. I zaraz będę przedstawiał jedną stronę i drugą stronę. Czyli możemy sobie zacząć tak naprawdę od tego, że w social tradingu są dwie strony. Pierwszą jest inwestor,
Czyli klient, tak, inwestor, który chce korzystać z tego, że jest jakiś trader czy grupa traderów, których sobie wybierze i będzie kopiował ich zlecenia. Zaraz powiem w jakich proporcjach, bo też są różne rozwiązania. Czyli pierwszą stroną jest inwestor, drugą stroną jest trader, tak, często nazywany też w nomenklaturze jako master, tak? No master, czyli dostarczyciel, provider sygnałów. Okej, okay, no mamy dwie strony, inwestor, trader, no dobrze, i ten ma jakieś tutaj zalety, no bo wiadomo, nikt tego nie robi za darmo też, tak? Jakieś nagrodzenie musi otrzymywać trader, no i inwestor oczywiście też chce na tym zarobić. Zanim przejdziemy jeszcze do omówienia tego, czy to jest w ogóle wartościowe, jakie są korzyści dla inwestora, dla tradera, jak myślicie, jaki jest w ogóle sens korzystania z social tradingu? Powiedzmy na waszym etapie, tak? No uważam, że tutaj część z was, no to są osoby, które się może zawodowo albo półzawodowo już zajmują, czyli jakiś tam sposób zaawansowania macie, jak określoną wiedzę, umiejętności i tak dalej. No i w waszym przypadku, czy social trading, jak w ogóle, jak mógłby zostać wykorzystany, jak myślicie? Tutaj Mirosław napisał, social trading równa się odpowiednik konta PAM. No w pewien sposób tak, no bo to można powiedzieć, że rozwiązania są bardzo podobne, no są różnie nazywane. Okej, okay, ja wam powiem, jak ja podchodzę do social tradingu i do tego, co testuję w obecnym czasie. No przede wszystkim, że sobie tutaj na niebiesko zaznaczymy, dla mnie to jest forma dywersyfikacji, czyli dywersyfikacja portfela, dywersyfikacja, co to znaczy? No znaczy to tyle, że tutaj jakieś powiedzmy 10 do 20% tego jakby wszystkich aktywów, które mam zaangażowane na projekcie, no przeznaczam właśnie na pewnego rodzaju nowe narzędzia na przykład, czy też nowe rozwiązania. No i takim rozwiązaniem na przykład może być social trading. Tak, czyli dla mnie taki social trading to jest pewnego rodzaju eksperyment, tak samo jak eksperymentuję z kryptowalutami, całkiem fajnie to idzie. Od przyszłego tygodnia zaczynamy takie przeglądy analityczne i trading na kryptowalutach, także też będę o tym informował. No i dywersyfikacja w postaci social tradingu, czy nowe narzędzie, gdzie tam przeznaczam 10, 15, 20% max, no i zobaczymy, czy w ogóle to ma sens. Okej, okay, są dwie strony. Tak jak mówiłem na początku, inwestor i trader, no inwestor, żeby w ogóle przystąpić do jakby tego typu rozwiązania, przede wszystkim musi mieć co? No musi mieć jakieś tam oprogramowanie, interfejs, rozwiązanie, tak, żeby móc sprawdzać tych traderów, jakoś tam ich wyszukiwać, selekcjonować i tak dalej. Więc to rozwiązanie, tutaj ja też bardzo krytycznie do tego podszedłem, zaraz wam pokażę, jakie są na przykład rozwiązania, jak tam tych traderów można oceniać i czy one mają te wszystkie parametry potrzebne, czy nie. Podczas kopiowania możemy wybrać traderów niezależnie od tego, jakie mają miejsce w tradingu, jaką mają strategię. To jest bardzo ważne. Czyli tutaj tak naprawdę interesuje mnie nie tylko stopa zwrotu, ale również inne kryteria, obsunięcie, czy ktoś gra z strategią manualną, czy gra automatami, czy to jest typowy algo trading, w 100% automatyczny, czy manualny, czy scalping, czy średnioterminowy. No możemy sobie to wszystko wybrać, tak, na podstawie transakcji. Co ważne, musimy mieć wgląd do całej historii, nie? Czyli żeby sprawdzić nie z perspektywy tygodnia, czy powiedzmy kilku dni, ale co najmniej kilku miesięcy. No ja zawsze daję taki wyznacznik, to jest kwartał, żeby już sprawdzić. O tym też będę za chwilę mówił. Co jest ważne, punkt numer 3, można wybrać tradera w oparciu o historię transakcji, czy to, co mówię tutaj w jakimś dłuższym terminie, metody, narzędzia, no i ważna kwota prowizji. I tutaj bardzo ważna rzecz, pewnie pojawią się pytania, więc ja od razu jakby odpowiem na samym początku, że traderzy w większości tych rozwiązań ustalają prowizję na samym początku. No i tak naprawdę my jako inwestorzy albo się na nią godzimy, możemy się dopasować, albo możemy negocjować. Dlaczego? Dlatego, że za pomocą komunikatora, który jest wewnątrz, w większości tych oprogramowań jest, można rozmawiać, można mu wysłać prywatną wiadomość. Tak? To jest taka forma czatu, komunikacji między traderem a nami. I jakie są korzyści przede wszystkim dla tradera, bo to jeszcze w dwóch zdaniach. No im większe mamy zyski, tym więcej przyciągamy inwestorów, czyli potencjalnych jakby naszych klientów. Co za tym idzie, no będziemy więcej zarabiali, tak? Bo od każdego mam jakiś tam procent, jakąś prowizję, no i w pewien sposób może w skali się pojawić. Dzielimy się wiedzą, doświadczeniem na swoim newsfeedzie. Co to jest newsfeed? No to jest rodzaj takiego
portalu społecznościowego, coś jak FX Parkiet, tam można pisać swoje analizy, wrzucać swoje komentarze, setupy, analizy i tak dalej. Czyli pokrótce mamy dwie strony. Inwestor, mamy tradera. Tutaj do zapamiętania jest to, że trader ustala prowizję, także też są różni traderzy, jak przeglądałem. Są tacy, którzy ustalają sobie prowizję na poziomie 5%, są tacy, którzy ustalają prowizję na poziomie 50%, więc tutaj jakby ten poziom prowizji też jest dosyć kluczowy. Mamy takie cztery strategie, czy cztery rodzaje kopiowania transakcji. Kopiowanie pełne, kopiowanie ze stałą wielkością. Raczej to są takie intuicyjne. Widzę tutaj te rodzaje przydzielone equity i część wolumenu mastera. I może króciutko, czym są, na czym polegają. Ja jeszcze w międzyczasie tego spojrzę na czat, co tutaj się dzieje. Okej, można kopiować kilka osób, Marcin, piszesz, tak, można kopiować kilka osób, kilka strategii. Tutaj Mirosław pisze dostawców, tak, Light Forex między innymi, tak, daje też taką opcję. Cztery rodzaje kopiowania transakcji. Pierwsze, no to jest pełne kopiowanie, co to znaczy? Typowe 1:1, tak, ustalamy wartość portfela zbliżony do tego wartości, do wartości portfela naszego tradera czy mastera, no i kopiujemy 1:1, stała wielkość, czyli wybieramy sobie jedną i tą samą wartość pozycji, tak? Na przykład jeden lot, no i tą stałą wielkością zobaczymy, co tam się dzieje po tygodniu, po miesiącu, po jakimś czasie. Przydzielone equity, tutaj widzimy, że jest pewnego rodzaju parametr, taki współczynnik polegający na tym, że equity inwestora jest dzielone, equity inwestora dzielone przez equity mastera, więc mamy pewien parametr, żeby jakby to tam proporcjonalnie szło, no i część wolumenu mastera jako czwarty rodzaj. No myślę, że te najbardziej popularne to pewnie te pierwsze, drugie i trzecie. Okej, pytanie do Was. To jest bardzo ważne. Jak ocenić rokującego tradera? Bo tu ciężko powiedzieć na samym początku, że od razu będziemy mieli samych dobrych traderów. No wiecie, procent zarabiających jest marginalny. To jest cały czas kilka procent, no kilkanaście, jak pokazywały ostatnie badania domów maklerskich w Polsce za ostatni kwartał. No jest kilkanaście procent faktycznie regularnie zarabiających na Forexie, na walutach, na indeksach. No dobrze, jak ocenić rokującego tradera? Jakie parametry, czy jakie wartości musielibyście zobaczyć, żeby dać mu zielone światło i powiedzieć, OK, możemy tutaj rozpocząć współpracę? Pytanie pierwsze, czy zawsze liczy się tylko procentowa stopa zwrotu? Jak uważacie? Czy stopa zwrotu jest faktycznie kluczowa? Jeżeli powiedzmy będziemy mieli tradera A i on ma stopę zwrotu 400%, czy to jest zawsze dla mnie najważniejsze? Absolutnie nie, dokładnie. Tutaj bardzo ważne kryteria, jakbyście mogli mi na czacie też napisać, jakie są dla Was ważne. Ja tutaj widzicie, zostawiłem wolne miejsce, zaraz będę to dopisywał, ale chciałbym najpierw dowiedzieć się od Was, jakie kryteria są dla Was ważne, jeżeli macie ocenić skuteczność tradera, czy też skuteczność systemu. Ja kiedyś też na podstawie jakby mojego systemu, czy mojej metodologii, określałem coś takiego, porównywałem skuteczność systemu i skuteczność tradera, skuteczność tradera. I co mi wyszło? Wyszło mi, że jeżeli skuteczność systemu, powiedzmy, upraszczamy, jest 70%, to czy skuteczność tradera, który operuje na podstawie tego systemu, też będzie 70%? Jak myślicie? Nie, absolutnie nie, prawda? I ja to na swoim przykładzie przerabiałem, metodologia mi fajnie działała, widziałem, że bardzo ładnie te układy wchodzą, pojawiają się, a ja je źle rozgrywam, źle prowadzę pozycje, źle zabezpieczam, tak? I skuteczność oscylowała jakieś 40%, niekiedy poniżej, niekiedy więcej, 40-45%. No widzicie, że różnica dosyć duża. Także tutaj skuteczność systemu nic nie znaczy. Dla mnie się liczy skuteczność tradera, tak? Widzę, pojawiają się pierwsze propozycje na czacie, bardzo fajnie, czyli obsunięcie kapitału, tak zwany drawdown i maksymalne obsunięcie kapitału, bardzo ważne, ja bym powiedział, że to jest mega, mega istotne. Tutaj skuteczność tradera dla mnie mimo wszystko jest ważna, tak? Ja rozumiem stosunek zysku do ryzyka, ma być dodatki, tam 3:1 i tak dalej, to wszyscy wiemy, tak? Ale wiemy, że w praktyce nie zawsze tak idealnie to wychodzi. Co jest jeszcze dla Was ważne? Jakie parametry? Czy przetrzymuje stratne pozycje, Roman, piszesz? Bardzo dobrze, tak? Czy uśrednia pozycje?
Ja tutaj daję znak zapytania, czy jest uśrednianie na rachunku. Uśrednianie, dokładnie. Czy jest uśrednianie, czy przygotowanie stratnych. Co jeszcze? Piszcie na czacie, jakie jeszcze parametry, jakie informacje jeszcze są ważne. Ile lat, dokładnie czas. Tak? Czy to jest trader, który jest, powiedzmy, stosunkowo nowy i nie wiem, mam miesiąc, dwa na rynku i sobie podpiął konto i pokazuje, jaki to jest dobry, jaki ma wspaniały system? Czy może to jest gość, który już jest podpięty, nie wiem, ponad rok na przykład i jest aktywny? Bo dla mnie kolejnym parametrem bardzo ważnym to jest aktywność. Tak? To nie jest jeden czy dwa trady, czy pięć, ale jeżeli on ma kilka tradeów dziennie, i on przeszedł tę próbę czasu, tak? I on dalej cały czas tym systemem operuje. Czyli aktywny ma być i ma dużą liczbę powtórzeń wykonać, żebym ja w ogóle sprawdził, no, jakie ma obsunięcie, czy uśrednia, jaką ma skuteczność i tak dalej, nie? Regularność, to co Łukasz napisał, bardzo dobrze. Okej. Przechodząc już typowo do praktyki, tyle wstępu. Dajcie mi proszę znać, czy do tego momentu jest wszystko jasne. Chciałem was tak wprowadzić bardzo ogólnikowo, mam nadzieję, że mi się udało do jakby koncepcji social tradingu. Dajcie mi znać, czy do tego momentu jest ok. No bo teraz już przechodzimy do tej ciekawszej części, czyli no zobaczymy, jak to wygląda w praktyce, tak? Czy to jest takie kolorowe, jak ocenić traderów, jakie parametry można wybrać i tak dalej. Ok. Widzę, że wszystko jasne, dobrze. Zyskowność, no krótkie podsumowanie, jakie sobie dzisiaj na dzisiaj przygotowałem. Zyskowność z ostatnich 3 miesięcy na platformie, którą wam za chwilę pokażę i tutaj 5 czy 6 takich pozycji. No, najlepszy trader 67 za ostatnie 3 miesiące, potem 52, 47, 46, 45. Czyli widzimy, że no, gdzieś tam te 50% stopa zwrotu gdzieś tam dobijająca, no bo widzimy, ci tylko się gdzieś tam wychylili, a tutaj mniej więcej są podobne wyniki, tak? A komentarz, mój ważny komentarz, żeby nie było tak, że ja tutaj kogoś zachęcam do tego rozwiązania. Nie, ja mówię plusy i mówię minusy, tak? Pamiętajmy, że jeżeli weźmiemy zbyt krótki okres i zobaczymy kogoś ze stopą zwrotu nawet powyżej 80%, to jest to okres za mały, za krótki, tak? Dajmy mu co najmniej kwartał. Co najmniej kwartał, 3-4 miesiące. Jeżeli on się utrzyma i będzie oscylował, będzie dodatni i będzie miał tę skuteczność mniej więcej na tym samym poziomie, bo to ciężko powiedzieć, że ma być idealna, tak? Ale oscylować ma na tym samym poziomie, czy ma być zbliżona, to wtedy tak. Ale dla mnie takim okresem, który ja biorę pod uwagę, jeżeli mam oceniać czy mojego kursanta na przykład, czy kogoś, jakiegoś mastera, czy tradera, to jest co najmniej historia 3-miesięczna, co najmniej. Po miesiącu to jest za mało, tak? Pozostali traderzy, którzy są dłużej, widzimy, że mieli skuteczność no, około 20-25%. Zyskowność, stopa zwrotu, nie skuteczność, przepraszam, stopa zwrotu, to są cały czas te okres kilku miesięcy, 1/3 masterów. 1/3, no, czyli tak jak mówiłem na samym początku, większość traci i nawet jeżeli ktoś się tam uważa, czy chce się pokazać, że jest dobrym masterem, no to rynek weryfikuje, tak? 2/3 masterów jest na minusie, gdzieś tam nie ma sensu się nimi zajmować. 1/3, co i tak jest całkiem dużo, to jest 33% w końcu, jest na solidnym plusie, tak? No niestety jest mało Polaków z dobrymi wynikami, aczkolwiek są perełki, no mamy nadzieję, że to się wkrótce zmieni. Gdzieś ten social trading, tak jak mówiłem na początku, może nie jest jeszcze jakoś tak bardzo popularny, aczkolwiek staje się już coraz ciekawszy. Okej. Rokujący traderzy. Ja też zastanawiałem się, jakiego słowa tutaj dobrego użyć. Czy to są rokujący traderzy, czy profitowi, czy zarabiający? Nie. Ja zawsze ostrożnie podchodzę do tematu, czyli mówię tutaj, że to są traderzy, na których warto zerknąć. No i widzimy, że to są ktoś tam jest z Indii, tutaj zaraz zobaczymy, jakie to są państwa, bo jeżeli sobie widzicie, zobaczycie traderów, to tutaj widzicie, skąd on jest, jest taka mała flaga, tutaj są oczywiście jego nick, tak, tutaj można mu wysłać wiadomość, jeżeli sobie zobaczycie tę kopertę, można go obserwować i można go kopiować. Mamy takie 3 przyciski, to jest w miarę intuicyjne, no wiadomość, dodajemy go, obserwujemy, no i go kopiujemy, jeżeli taką podejmiemy decyzję. I tych traderów już sobie otworzyłem, także wszystko przygotowałem. Zobaczcie.
My sobie zakładamy nick, jaki chcecie. No, ja z racji tego, że jestem znany jako Fibonacci Team, no, także tutaj też założyłem Fibonacci Team, mogłem założyć Łukasz Fibotim, obojętne, tak? Możecie sobie założyć, co tam chcecie, nie ma znaczenia. No, ważne, żeby się nazwać, żeby ten nick jakoś tam, powiedzmy, rangę sobie wyrabiał, tak? No i zwróćcie uwagę na tych trzech traderów, na których ja tutaj zwróciłem uwagę. Co wam się rzuca na samym początku jakby? Macie profil użytkownika, ten człowiek jest traderem, on twierdzi, że ma dobre wyniki, no tutaj w pewien sposób to udowadnia. Po czym można poznać, czy w ogóle ten człowiek jest tutaj popularny? Jak myślicie? Okej, widzę, że cały czas osoby przybywają. Witam Marku, cześć, widzę, że też Michał dołączył. Okej, nagranie oczywiście będzie. Jak myślicie, na co i tutaj zwracamy uwagę? Przynajmniej mnie się od razu to rzuciło w oczy. Pewna różnica, zobaczcie, jest między tym traderem, a traderem tym, który jakby nie było tutaj stopę zwrotu miał też całkiem niezłą. Zobaczcie, jaka jest różnica. Tu jest pan Alfa, tak? A tu jest pan Kuni. Naśladowca, no właśnie, tutaj faceta, czy tego człowieka, bo nie wiadomo jaka jest płeć, wiem, że większość to faceci, tak, ale niekoniecznie, no może w Indii grają kobiety. 111 osób go obserwuje, tak, tutaj tylko trzech naśladowców. No już o czymś to świadczy, tak, że albo byli ci naśladowcy i powiedzmy nie, już jakby, nie wiem, stracił renomę, czy może coś się stało, że go nie chcą obserwować, nieważne, tak, ale ma tylko trzech, ten ma 111. O, no oczywiście na pewno wpływa w wynik tradera, wielkość depozytu, ten ma 20 tysięcy USD, tutaj zobaczmy, no ten ma 4000, już wiadomo, depozyt mniejszy, zawsze kasa robi wrażenie, nie? Im większy depozyt, tym gdzieś tam na naszą wyobraźnię to działa, a niekoniecznie powinno tak być, tak? Bo ja oczywiście chcę wejść dosyć mocno w szczegóły, czyli zobaczyć, no co, no zyskowność jest dosyć ładna, imponująca, zobaczcie, ponad 500%. Czy można linki? Oczywiście, że tak. Ja już wam to wysyłam. Jeżeli chcecie sobie przetestować, jak to. Ja myślę, że możemy się umówić. Słuchajcie, że ja wam wyślę tak jak ostatnio maila z podsumowaniem tej prezentacji. Może też wam wyślę prezentację, żebyście sobie mogli zobaczyć, przetestować, jak działa ten cały social trading. Możemy się tak umówić, dajcie znać, czy taka opcja wam odpowiada, że ja wam wyślę po prostu na miarę, sobie na spokojnie przeklikacie. Tak? Super, dobra. No bo ja wiem, że tych ników, zobaczcie, jest trzech traderów, ja tutaj na potrzeby tego spotkania wybrałem, to jest oczywiście moja subiektywna opinia, no ale wy możecie sobie poklikać te kryteria, zaraz wam pokażę, jak dobrze, sprawnie to chodzi, więc myślę, że warto. Okej, na razie wam wysłałem jednego linka, ale tak jak mówię, cały komplet materiałów wyślę wam po tym spotkaniu, czyli gdzieś za pół godzinki, myślę, będziecie mieli. Okej. No dobrze, na co jeszcze zwracamy uwagę? No tak jak mówiłem wcześniej, tutaj możemy mu wysłać wiadomość, możemy negocjować cenę, można go śledzić. Ja na przykład w celach testowych go tutaj śledzę. No nie kopiuję, bo na razie tutaj jeszcze nie mam środków, ale myślę, że coś sobie przetestuję, tak? Chociażby z ciekawości. Okej, co mamy dalej? No mamy jego zyskowność, prowizja tradera 40%. Jak myślicie, to jest dużo, mało? Jak sądzicie? Takie wasze pierwsze skojarzenie. 40% facet chce jako swoje wynagrodzenie. No, potężna, duża. Ile mają, jaki procent mają profesjonalni zarządzający w funduszach, bankach inwestycyjnych? No oczywiście są większe kwoty, tak, więc to też nie można porównywać, ale mają kilka, kilkanaście, to już jest dużo, nie? Kilka procent, tak, facet chce 40. No i jeżeli jest dobry, ma prawo, prawda? Ma prawo, środki, jakie tam ma, widzę, zgromadzone, 14300 USD, no jest już to jakaś tam kwota. Zobaczmy w ogóle, jak to tam w statystykach. Jak to w statystykach wygląda. No dobra, zobaczmy, co w ogóle tutaj mamy. Okej, są wykresy, tutaj już to mamy. Co jest ważne? Data, to o czym mówiliśmy w prezentacji, zarejestrowany jako trader. No zobaczymy, czy to jest świeżak, czy nie. Jeżeli nie, no to 2015. Ile mamy? 2 lata. 2 lata, także gość już
No jest obecny jakiś tam czas. Zobaczmy, jak sobie przez te 2 lata radził. Tutaj widzimy, że był nieaktywny. W 2016 zaczął coś działać, dopiero w drugim kwartale, początek marca. No tutaj widzimy, te krzywa kapitału była, tu jakieś obsunięcie widzę, większe pierwsze było. No zjechał, miał 169, potem zjechał na 100% zyskowności, potem się odbił. Co na pierwszy rzut oka, słuchajcie, co na pierwszy rzut oka wam się tutaj podoba albo nie podoba, jeżeli chodzi o tę krzywą kapitału? No widzimy na chwilę obecną ponad 500%. No okej, za 2 lata bardzo wynik. Co tutaj? Dźwignia finansowa 1 do 400. Bardzo fajnie, że zwróciłeś na to uwagę. No tak, ale pytanie teraz, czy dźwignia finansowa jest zagrożeniem, jeżeli facet przez 2 lata udowadnia, że jest w stanie i potrafi z niej korzystać? To czy ona jest zagrożeniem, czy ona jest jedynie dla niego naprawdę dobrym zbawieniem, bym powiedział, tak? Bo jeżeli facet potrafi kontrolować, wiecie, ryzyko, ma małe obsunięcia, tak jak piszecie, i używa 1 do 400, to niech on sobie nawet używa 1 do 1000. Ale ja mówię, ok, to pokaż mi, że ty rozumiesz mechanizm dźwigni, bo jeżeli rozumiesz, to znaczy, że nie będziesz miał, wiesz, takich jazd, że będziesz miał 100%, potem tracisz 60%, potem znowu podwajasz, znowu obsuwę i tak dalej. Facet tutaj przez 2 lata jedyne większe obsunięcie, tak naprawdę widzę na oko, były 2. No tutaj troszeczkę zjechał, faktycznie. No chyba uśrednia, bo często właśnie takie V to polega na tym, że gdzieś tam się uśredniamy, no i potem wszystkie pozycje nam zaczynają zarabiać, no to ładnie nam się wynik wyciąga, nie? Mniej więcej tutaj coś takiego było. Tutaj widzimy, że jest stabilny. W długim terminie, Andrzej, piszesz stabilny wzrost. Też to tak widzę. Zobaczmy dalej. Tutaj literką W widzę withdrawal, czyli wypłaty. No wiadomo, wynagrodzenie musi pobierać. 40% przypominam, więc to już jakąś tam kwotę sensowną ma. Stopień wykorzystania depozytu. Pytanie do was, co nam mówi w ogóle taka informacja i czy ta informacja jest dla nas ważna? Czy ona mnie powinna interesować? Okej, okay, jak mocno się lewaruje, w jakim stopniu wykorzystuje swoje depo, nie? No, stopień wykorzystania depozytu, tak? Wiadomo, im bardziej bezpieczniejszy ma styl, powiedzmy, taki bardziej bezpieczny, to to wykorzystanie będzie malutkie, mniejsze, nie? No, jeżeli go gdzieś tam poniesie, no to może się mocno lewarować. Jak myślicie, jaki jest taki procent, jeżeli mielibyśmy sobie tutaj wspólnie zadecydować, jaki procent wykorzystania depozytu jest jeszcze względnie bezpieczny? Jak myślicie, jaki procent jest względnie bezpieczny, jeżeli chodzi o zaangażowanie czy wykorzystanie swojego depozytu? I co to znaczy względnie bezpieczna? No to znaczy to, żeby się za mocno nie przelewarował, bo mu braknie kasy, pozycję będzie miał, no i co z tego, może się szybko wystrzelać, tak? Już nie mówiąc o tym, żeby jakoś tam ratować depozyt i wyprowadzić sensownie krzywą kapitału. No oczywiście zależy od strategii, ale jeżeli ja miałbym powiedzieć, to jest dla mnie tak do 10%. Do 10%, jeżeli widzę, że ktoś za 1/3 się ładuje albo poza to ja tutaj nie widzę dużej szansy na to, żeby mógł w długim terminie się utrzymać. Jeżeli robi to 5, 8, 10% do 10%, ok, może przetrwać. Nie? No tutaj widzimy, że maksymalnie ponad 10%, czekaj, że sobie najedziemy 11%, potem szybkie jakby powrót, no i tutaj widzimy kilka procent, nie? No ok. Wykorzystaj najbardziej popularny rynek kabel, widzę złoto, Kanada. No lubi Kanadę, bo ma dolara i ma funta, czyli większość par, które tak naprawdę my obserwujemy, czy na Watch My Chart, czy na FX Roomie, na których ja też traduję. No widzę, są jakieś tam egzotyki pojedyncze, nie? No ale większość tutaj te trzy, czyli Edek, kabel i złoto. Czy ja z tego korzystam? Na razie to testuję. To jest tak, jak jeszcze 3 lata temu nie korzystałem z wolumenu i badałem dosyć mocno VSA, teraz stało się moim regularnym filtrem, o którym też mówię i pokazuję. Tak, tutaj część rzeczy będę testował i będę pokazywał. No tak jak mówię, to jest pewnego rodzaju wprowadzenie do tego, więc dosyć mocno się do tego przymierzam. Testuję różnych dostarczycieli, tak samo jak z wolumenem, też wam o tym mówiłem, trzeba wybrać dobre rozwiązania.
No i tutaj ta oferta mi się dosyć dobrze, no całkiem niezła jest, tak? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Ale jeżeli chodzi o taki sam moment wyboru tradera, dokonania selekcji, no to wydaje mi się, że jest to miarodajne. Dajcie mi znać, czy mnie słychać. Piotr napisał, że nie ma głosu. Nie wiem, czy jest głos, czy nie ma głosu. Mam nadzieję, że jest. Słuchajcie, bo ja tutaj gadam, gadam, a wy mnie nie słyszycie. Już słychać, czyli coś przerwało, tak? Tutaj widzę, jest dyskusja, że kiedyś mówiłem, że wolumen nie jest potrzebny do tradingu. No słuchajcie, ja się tradingiem zajmuję 10 lat. 7 lat byłem profilowy bez wolumenu. No oczywiście jest, jakby nie jest niezbędny, tak? To słuchajcie, nie chodzi o to, żeby było coś zbędne czy nie, tylko o to, że czy może poprawić waszą skuteczność, bo jeżeli ja mam skuteczność, nie wiem, na poziomie 65%, a mogę ją podkręcić do 70, korzystając z wolumenu, no to i tak ja będę profitowy. Tylko tu w wypadku tym bez dodatkowego filtru 65, a tutaj 70, więc gdzieś ją tam podkręcam, tak? Każdy dąży do tego, żeby gdzieś tego złotego świętego graala, którego nie ma, znaleźć, ale pewne rozwiązania, narzędzia trzeba poznać. Ja tak jak mówiłem, zawsze to mówiłem, że 80% to jest to, co stworzyłem na podstawie Fibo, Harmonii, Geometrii. 20% to są rzeczy, które gdzieś tam sobie dodaję. Między innymi jest to social, przez ostatnie miesiące dosyć mocno go badam. Kiedyś był to wolumen, kiedyś to były techniki czasowe i tak dalej. Okej, dobra, lecimy dalej, zobaczmy kolejnego tradera. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania tutaj do tego panelu, no to śmiało piszcie, możemy sobie to przeklikać, nawet musimy. Zobaczmy teraz tego pana. Mustafa 99. Powiedzmy, że ja go będę też obserwował, no bo widzę, że ma tych 89 naśladowców. Jeżeli sobie na niego klikniemy, zobaczymy, na nich klikniemy, co się tutaj dzieje. No, widzimy, że tutaj też, o, fajnie jest pokazane, ilu ma obserwujących, czyli też pokazuje w ten sposób, czy zajmują się nim, czy spoglądają na niego, może obserwują go jacyś inni zawodowcy. No, tu widzę, jakiś jest Kandra, 20, on ma 27, także tutaj 23. No, okej, okay, generalnie można sobie ich tutaj dosyć fajnie prześwietlać. Zobaczmy niżej, bo to są. Aha, to są wszyscy obserwujący. Zobaczmy dalej. Zyskowność 2000%, więc tutaj widzimy, że o wiele bardziej zyskowny niż tamten. No, jaką dźwignię? Też ma 1 do 400, więc dosyć dużo. Inwestorów 50. Prowizja tradera 20%. Jaką widzicie różnicę na pierwszy rzut oka pomiędzy tamtym a tym? No, facet jest o połowę tańszy, nie? O połowę tańszy jest. No, tamten chciał 40% wynagrodzenia dla siebie, ten 20%. No dobra, no o czymś to świadczy, tak? Tamten, o czym to może świadczyć? No, o tym, że ktoś ma większy depozyt, ma kasę, robi swoje i tak naprawdę chce niewielki procent od was. A jeżeli ktoś chce duży procent, no to albo jest bardzo pewny siebie i wie, że ma bardzo dobrą strategię, jest konsekwentny, opanowany, ma duże doświadczenie, no i po prostu ceni się za wykonaną pracę. Okej, okay, to też tak może być, nie? Tutaj facet w opisie jeszcze widzę dał, no, jakiś ambitny cel na 3000%, już zrobił 2000, więc jest, gdzieś tam jest bliżej jak dalej, nie? Zobaczmy na jego krzywą kapitału, czy są obsunięcia. Słuchajcie, zawsze na to patrzcie jako pierwsze. Dobra rada, to, że tutaj są jakieś tam liczby z kosmosu, 2000 czy 5000, zawsze z przymrużeniem oka, naprawdę. Także nie sugerujcie się tutaj wynikami z konkursów inwestycyjnych, na demo, które są bardzo często są przypadkowe, bardzo często kiedyś taką prawidłowość, tu też jako ciekawostka, badałem, że sprawdzałem zyskowność tych traderów w konkursach, którzy są przez pierwszy tydzień. Wiecie, jaki był efekt końcowy? Po 4 tygodniach, czy tam po kilku miesiącach? Tych traderów w pierwszej dziesiątce, a nawet w pierwszej pięćdziesiątce praktycznie nie było. Szybko się wystrzelali, byli albo wyzerowani, słuchajcie, albo mieli takie obsunięcia. Dlatego ja nawet mówię teraz ostatnio też ze znajomym, się śmiałem, bo był konkurs jakiś, mówię, dobra, robimy screena po pierwszym tygodniu i patrzymy, co się działo, słuchajcie. 8 na 10 było wyzerowanych, nie? Czyli kompletny przypadek. Nawiązuje do tego, że tu ktoś ma 2000, nie patrzcie na to. Jeżeli by miał 5000, też nie.
Co mi się tutaj nie podoba? No, od 14 maja, tamten 2 lata cisnął, ten od maja, czyli mamy co? Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, 5 miesięcy niepełne, niecałe 5 miesięcy, słuchajcie, i 2000%. Co sądzicie o tym? 5 miesięcy, 2000%. No, obsunięcia ma, no ma, oczywiście, że ma, ale czy one są jakieś takie bardzo duże? No nie. No, słuchajcie, jeżeli jedzie tak agresywnie na dźwigni 1 do 400, to nie sposób, żeby nie miał obsunięć, to już wiecie, też podejdźmy bardzo logicznie do tematu, bo to jest niemożliwe, żeby krzywa kapitału była, wiecie, rosnąca, nie? Liniowo, czy jeszcze bardziej wykładniczo. No, obsuwy muszą być, zawsze będą, nie? Przy takim ciśnieniu, jakie on ma momentami, no, pewnie może być. Chociaż widzimy, że wcale tutaj jakoś bardzo tak nie szaleje, nie? Zobaczmy zaangażowanie, o to jest dosyć ważne. Stopień wykorzystania depozytu 20%. No tak myślałem, że tutaj już będzie więcej, aczkolwiek to jeszcze nie jest jakieś tam szaleństwo w postaci 50 czy 60, nie? Skuteczność ma, no skuteczność ma. Zaraz jeszcze zobaczymy troszeczkę wyżej, no tak. Skuteczność, zyskowność ma przez ten czas, ok. Equity, a widzę tu trochę zjeżdżał, czy były jakieś doładowania, ok, wypłat widzę nie robił, czyli jedzie tutaj, zobaczcie, jest udostępniona historia, to jest bardzo ważne, czyli jaki instrument, kiedy była jaka pozycja, o której zawarta kupno-sprzedaż, jaka pozycja, jaki wynik, to też fajnie tutaj jest, można sobie na pewno to do Excela zaimportować, no i zobaczyć w ogóle zestawienia, nie? Ja też dosyć mocno patrzę na liczbę pozycji w ciągu dnia. Na liczbę, bo jeżeli ktoś robi overtrading i tych pozycji ma kilkadziesiąt, no to jest duże ryzyko, że gra chaotycznie. Jeżeli robi kilka par walutowych, no ten robi dosyć fajnie, etka, jena, kabla, no tutaj zdecydowana trójka przeważa, kupował etka, sprzedawał dosyć mocno dolara do jena, no czyli można powiedzieć, wywnioskować można, że rozumie jakby pojęcie korelacji pomiędzy instrumentami, no okej, dobra, co jest dalej, no udostępniona jest historia, można sobie zobaczyć, jakie pozycje były, nawet wielkość tych pozycji, no wygląda okej, jedyne co, ja bym może mu jakoś w taki szczególny sposób nie ufał z racji tego, że jeszcze to jest maj, no 5 miesięcy. Także do końca roku, słuchajcie, bym go obserwował. Zobaczymy, co się stanie, jak zamknie, czy faktycznie dojedzie do tych 3000%. Jeżeli tak, to może jakąś tam współpracę nawiążemy. No i kolejny delikwent, którego wybrałem. 3 naśladowców, więc można powiedzieć, że no nie jest jakiś super popularny, aczkolwiek damy go do obserwowanych. Tutaj plusik zaznaczyłem. No, można mu wysłać wiadomość, zobaczmy, jak to wygląda. Aha, tutaj jest, czyli można coś tam napisać. Okej, dobra. Czyli widzimy, te wszystkie funkcje nam tutaj działają. No dobra, prześwietlamy go. Konto ma na MT4, środki zdysponowane, niecałe 5000 dolarów. Prowizja 35, czyli gdzieś tam 1/3. Zyskowność powyżej 100%. Zarejestrowany jako trader. No zobaczcie, od lipca, czyli liczymy. Cały lipiec, sierpień, wrzesień, niecałe 2 miesiące. Dokładnie 2 miesiące, słuchajcie, bo dzisiaj jest piąty dzień września. No troszeczkę krótko. Zobaczmy, początek, no jak to często bywa, gdzieś tam walczył, obsunięcie miał 15%. No, 15% to już wcale nie jest tak mało, nie? Potem wyszedł. Jedziemy, tutaj obsunięcie zrobił z 48 na 36, potem wyszedł na 100, przekroczył 100%, no i utrzymuje. Tutaj mnie zastanawia to obsunięcie, 165% miał, o 80, zjechał o połowę, nie? No chyba powiem wam szczerze, wypada najgorzej spośród tych trzech, których sobie tutaj wybraliśmy, nie? No i też widzimy, że jakiegoś dużego zaufania nie ma, 4 naśladowców, więc malutko, tam ci przypominam mieli 80, mieli ponad 100, a tutaj facet, zobaczymy, co lubi. No jedna para walutowa, z jednej strony to dobrze, tak, bo patrzy na jedną parę, tak, jakoś mocno się nie rozdrabnia, czyli funt do jena. Pytanie do was, z czym wam się kojarzy ta para walutowa? Funt do jena. A ja w międzyczasie sobie przeczytam wasze odpowiedzi na czacie, komentarze, bo widzę, że dosyć dużo tutaj
Pojawiła. Trzeba patrzeć, ile ma otwartych pozycji. Bardzo dobrze, Wiesław. To znaczy, czy nie wisi na pozycjach, nie? Tak jest. Czy nie uśrednia? To jest dla mnie bardzo ważne. Rzeźnik niebezpieczna. Rzeźnik takie ma zmiany. Tak, bardzo duża zmienność. No, różne określenia są. Rzeźnik, bestia często jest nazywana. No, z racji tego, że ta zmienność dzienna, intradayowa jest bardzo duża na tej parze. No chyba największa, jeżeli chodzi o pary walutowe. Także facet musi siedzieć i pilnować interesu cały czas. No nie sądzę, żeby zajął pozycję. Widzimy, że tych pozycji jakoś bardzo dużo nie ma. Jakoś bardzo dużo ich tutaj nie ma. No duże pozycje może też nie są. Półlota, jedna dziesiąta, trzy dziesiąte. Ale zobaczcie i patrzcie, shortuje, tak? Dosyć mocno krótkie pozycje lubi. Zysk, no skuteczność dosyć niezła jest. No ale zobaczcie, jeżeli ma serię strat, co ja mogę zaobserwować? O, i to jest dosyć ważne. Jeżeli ja widzę kilka po sobie pozycji krótkich i po prawej stronie widzę, że jest na czerwono. Co to znaczy? No, że albo nie potrafi zaakceptować kierunku lub zmiany trendu, albo się upiera co do kierunku. To jest to, co chyba może być najgorsze, jedno z takich najgorszych rzeczy. Myślę, że każdy z nas to przerabia, tak? Że teraz już wyżej nie będzie, więc mów krótka. No teraz to już na pewno nie będzie, tak? I to samo na dołkach, nie? Już wybijają tutaj, nie ma miejsca do spadku, nie? Na ekranie monitora, a my mówimy, no dobrze, już będzie długa. Tu jeszcze spadają, nie? Że takie upieranie się co do kierunku, że mam rację, nie? To nie chodzi o to wcale na projekcie, żeby mieć rację. Kolejno w godzinie, zobaczmy jak to wygląda. Tak, zobaczcie, dosyć dużo pozycji, nie? Jednego dnia, no, otwiera, zamyka. No, jakieś tam skalpy widzimy, nie? Po ilości tych, po ilości pozycji. Okej, no ale obsunięcia niestety ma, tak jak mówię, dosyć agresywny i to widać przede wszystkim po obsunięciach, po tym ostatnim obsunięciu. Zwróćcie uwagę, 165 miał, to była druga połowa, 23 dzień sierpnia, a na początku września, czyli minęły tak naprawdę ile? Tydzień? Niecałe dwa tygodnie, facet zjechał o połowę. No, powiem wam szczerze, ja bym go nie brał pod uwagę, ja bym się skupił, tutaj gość napisał, że jest swing traderem, a według mnie jest bardziej day traderem, no ale może ma takie założenia, okej. Okay. W sumie jego sprawa. Ja bym tak naprawdę jego nie brał pod uwagę. Tych dwóch wydaje się być sensownych. No, widzimy, każdy z nich tutaj ten lewa wysoki preferuje, no ale jak się okazuje, nie każdy potrafi z niego korzystać, nie? Także tutaj z tym lewarem pamiętajmy ostrożnie. No i to jest dosyć fajny test, nie? Dla traderów, żeby w ogóle sprawdzić, czy ktoś potrafi i rozumie mechanizm, czy nie. Okej. Okay. Andrzej napisał, Łukasz, czy taki fachowiec i jedziesz na socialu. Nie wiem, czy to miało być Andrzeju uszczypliwe, pewnie tak. Mówiłem na samym początku, 80% robię swoje, 20% to są różnego rodzaju testy. Nie ma traderów, ja takich nie znam, którzy by nie dywersyfikowali, tak jak Mirosław napisał. Niektórzy kupują mieszkania, inni ziemię, ktoś tam jeszcze... inne rzeczy, diamenty, złoto fizycznie. Mam gościa, który pokazuje mi te Krugerrandy. No piękne to są monety i on fizycznie lubi mieć, tak? A ja raczej tutaj takie rzeczy około, można by powiedzieć, internetowe, bo się dobrze odnajduję tutaj w tym rodzaju inwestycji, więc jeżeli na Forexie powiedzmy 80% robię swoje, a 20% testów, to dlaczego w ten sposób też nie dywersyfikować, tak? To był żarcik, Andrzej napisał. No oczywiście, ja wam pokazuję rozwiązania. Słuchajcie, kiedyś puściłem taką ankietę, czy chcecie, żebyśmy prześwietlali brokerów, prześwietlali ich narzędzia, to, co nam pokazują, czy to faktycznie są jakieś cudawianki, czy fajne narzędzia, nie? No i zaczęliśmy to robić. W ogóle dajcie mi znać, czy taki temat i ten pomysł się wam podoba, czy się nie podoba, bo... No mam kilka pomysłów jeszcze do końca roku, których, no i kilka instytucji, które chciałbym tutaj z wami prześwietlić i kilka narzędzi i tych polskich brokerów i tych zagranicznych. Chciałbym to zrobić tutaj publicznie, żeby nie było, że tam kogoś reklamuję, zachwalam, tylko żeby naprawdę merytorycznie do tematu podejść. A już jeżeli mówimy o tej merytoryce, no to oczywiście bardzo ważne jest, żebyśmy
żebyśmy w ogóle zobaczyli, czym jest broker, tak? Light Forex, jakie ma narzędzie, no to już wiemy. Wiemy, że ma konta master, ma konta inwestorów. Inwestor płaci tylko wtedy, gdy master odnosi sukcesy. No to jest oczywiste, ale warto o tym powiedzieć. Można się wymieniać informacjami, czyli tutaj chodzi przede wszystkim o tę wymianę, o te jakby prywatne wiadomości. Co ciekawe, na co zwróciłem uwagę w tych opisach? No przede wszystkim na to, że można ustawić, no stopa to wiadomo, każdy wie, więc tego nie tłumaczę. Można ustawić stopa procentowo, czyli procent na kapitale lub kwotowo. To jest bardzo dobrze, bo niektórzy, których tam przeglądałem, tylko procentowo, a tutaj sobie możemy też sztywne dać założenie, albo procent, albo kwotę, nie? Także wybieracie sami, no dosyć fajnie, że dają taką opcję. Jeżeli chodzi tutaj o jakby procedurę, no to wydaje się być to dosyć proste, tak? Otwieramy rachunek, tutaj wybieramy formę kopiowania, czy pełne, czy stała wielkość, ustalamy tego stopa procentowo lub kwotowo, to jest dosyć dobre rozwiązanie, no wybieramy traderów, oczywiście ta selekcja jest bardzo ważna, no i patrzymy, jak to się dzieje. W ogóle kilka rzeczy na temat takich spraw no dosyć ważnych, czyli jeżeli pamiętajcie, to nie tylko odnośnie brokera Light, ale też innych instytucji, nie tylko forexowych, generalnie finansowych, czyli sprawdzamy, jakie mamy gwarancje, gdzie, czym dany podmiot ma licencję, czy jest polski support, bardzo ważna rzecz tutaj jest, czy ma siedzibę w Polsce, to znaczy oddział, przedstawicielstwo, no i czy mamy jakiś system rekompensa. Także tutaj sobie to prześwietliłem, widzimy, że są wpisy na SAISEC, tak, czyli ta cypryjski nadzór, ale też jest zgłoszony do KNF-u. Taką informację otrzymałem. Bank Depozytariusz The Royal Bank of Scotland, polski support i infolinia, i tutaj mamy maile, więc to jest dosyć ważne. Jeżeli chodzi o siedzibę, też ich gdzieś znalazłem. W Warszawie mają biuro, możecie sobie to sprawdzić na ich stronie lightforex.pl, ulica Grójecka 5, także można ich odwiedzić, pewnie porozmawiać. Co ważne, gwarancje środków do 20 tysięcy euro. To jest przede wszystkim bardzo ważne, czy mamy gwarancję, czy nie, czy jest support. Nie wiem, jakie rzeczy jeszcze wybierzecie pod uwagę, jeżeli wybieracie nowego brokera, czy szukacie jakiejś dywersyfikacji, żeby nie było to źle zrozumiane znowu, że ja nie zachęcam was, żebyście wszystkie swoje środki teraz pakowali na social trading i tylko i wyłącznie na tym opierali. Nie. To ma być rodzaj dywersyfikacji, ciekawostki nowego narzędzia, jeżeli chcecie spróbować, zobaczcie, jak to działa. Według mnie cały interfejs, jaki przygotowali dla klienta, wydaje się być ciekawy. Okay. Czy będą mieli krypto w swojej ofercie? Nie wiem, mogę zapytać. Okej, okay, zobaczmy, co dalej jeszcze tutaj mamy. Polski support. No widzimy, że ten system rekompensat jest. Oczywiście tutaj nikogo ani nie rekomenduję, ani nie zachęcam do tego, żeby otwierać rachunki, natomiast zachęcam do tego, żeby ewentualnie sprawdzić ofertę może na mniejszym depozycie, nie? Bo to jest dla mnie zawsze, słuchajcie, zawsze taki gwarant. Ja już też troszeczkę tych brokerów przerobiłem. I mam doświadczenia pozytywne i dużo negatywnych, ale to może nie, może kiedy indziej. Dla mnie, słuchajcie, takim pierwszym testem, i to jest praktyczne, naprawdę, takim ważnym testem, który broker musi przejść zaraz na samym początku, wiecie co jest? To jest wpłata jakaś nieduża, kilkaset dolarów, no $1000 i jakiś tam delikatny obrót i tak dalej i wypłata. Pierwsze co, sprawdzam wtedy, ile idzie wypłata, to znaczy, czy ta powiedzmy tydzień, to już jest dla mnie taka pierwsza informacja, co się dzieje. No i druga rzecz jest taka, czy w ogóle mogę zlecać wypłaty w dowolnym momencie, bo też się spotkałem, że na przykład tylko jedna w miesiącu, jakieś ograniczenia dziwne i tak dalej. Formy wypłaty też są ważne. Dla niektórych PayPal jest ważny, dla niektórych błyskawiczne przelewy, na przykład dla mnie mega ważne, żeby te błyskawiczne były. Tutaj są na DotPay transfery błyskawiczne, więc faktycznie kasa jest zaraz na koncie. No i nie ma limitów. Także pierwsze co, jeżeli będziemy sprawdzać instytucje, to wpłacamy jakiś tam krótki obrót, szybki obrót robimy i wypłacamy. Tylko wyłącznie po to, żeby zobaczyć, jaki jest czas tej wypłaty.
Janusz pisze, że nic nie widać. Dajcie mi znać, czy widać, czy nie widać. Mam nadzieję, że widzicie ten slajd. Jeżeli ktoś nie widział, nie słyszy, od razu F5. Przelogujcie się, odświeżcie sobie przeglądarkę, to działa, zazwyczaj to pomaga. Ja pracuję na Chromie, na Firefoxie, na Operze zresztą też wszędzie działa. Czasem przerywa dźwięk. Może mam za mocno mikrofon ustawiony, ale wydaje mi się, że jest ok. Dobra. Słuchajcie, zbliżamy się do końca. Czy są jakieś pytania? Tak jak powiedziałem na samym początku, napiszcie mi na czacie. Ja wam wyślę na miarę, żebyście sobie... Wyślę wam też tę prezentację, bo tutaj starałem się, zobaczcie, w slajdach tak pogrupować to wszystko, o czym mówiliśmy, czyli plusy, minusy, na co patrzeć przy wyborze, jakie są narzędzia. No i wyślę wam te linki, żebyście sobie mogli przetestować generalnie to rozwiązanie, nie? I zobaczyć. Okej, okay. Mirosław bardzo fajnie napisał. Dzięki za miłe słowo, panie Łukasz, że takie tematy poruszasz, pokazujesz inne możliwości. Tak, pokazuję inne możliwości, natomiast ja mam taką zasadę, że pokazuję możliwości, które są według mnie sprawdzone i warte tego, żebyście poświęcali swój czas tutaj przychodząc do mnie. No to jest godzina, wiecie, we wtorek o 18:30, więc ktoś mógł powiedzieć tylko godzina, ja mówię, czas jest cenny, zwłaszcza na Forexie. Także tutaj wam pokazuję, no przede wszystkim takie sprawdzone tematy, którymi ja sam się interesuję. A trochę już doświadczenia mam, także tutaj możecie mi zaufać. Dzięki za weba, był interesujący. Jako dywersyfikacja, bardzo fajnie, że zrozumieliście to moje podejście i przesłanie, że tutaj chodzi przede wszystkim o tę formę, no troszeczkę inną, która ma stanowić taki rodzaj dywersyfikacji do waszych działań na Forexie, które i tak pewnie w większości robicie. Okej, okay. Można przedstawić w trybie graficznym, tak, zobaczcie sobie jeszcze, tutaj mamy, jeżeli chodzi o tę analitykę, naprawdę jest dosyć dobrze rozbudowana, tych traderów możemy sobie tutaj prześwietlać, możemy sobie klikać, widzimy, że wszystko, zobaczcie, jest podlinkowane, także można i naśladowców sprawdzać, i tych dostarczycieli, i tak naprawdę te wszystkie parametry, o których mówiliśmy, tutaj są dostępne w formie graficznej, w formie wykresu. Okej. Okay. Łukasz, jaki ty procent bierzesz? Jeszcze nie ustalałem. Powiem wam szczerze, na razie będę się za to zabierał. Nie myślałem nawet szczerze mówiąc o tym. Ja będę chciał to przetestować z dwóch stron, zarówno jako inwestor i zarówno jako trader, nie? Tak, żeby po prostu zobaczyć, czy to faktycznie działa i w dwie strony. No na razie, tak jak mówię, temat intensywnie badam, pokazywał to, co mi się podoba, pewnie się tutaj, no akurat nie ma takich rzeczy, które mi się raczej nie podobają, wygląda wszystko tutaj przejrzyście. Dobra, tyle słuchajcie, jeżeli chodzi o to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że wam się podobała i tematyka, i sam pomysł prześwietlania narzędzi, prześwietlania brokerów, bo taki mamy też cel, żeby raz powiedzmy na miesiąc, raz na jakiś czas robić tego typu eventy, tak? Bo widzimy, że dużo jest różnych rozwiązań, które się pojawiają na polskim rynku, ale nie tylko. Także naprawdę najpierw z dystansem, przynajmniej ja zawsze gdzieś tam ostrożnie podchodzę. Testuję, oczywiście sprawdzam po swojemu, mam powiedzmy swoje kryteria, które muszą być spełnione. Jeżeli widzę, że coś jest warte uwagi, no to pokazuję to na tych spotkaniach. Czy będę jeszcze teraz na fiksie? Tak, myślę, że będę, możliwe, że nawet do zakończenia sesji amerykańskiej, także możemy sobie tam pogadać. Wyślę wam za chwilkę namiary na to rozwiązanie, także sobie przeklikajcie, zobaczcie jak to działa. Jeżeli temat będzie, będziecie się tym tematem interesować, no to możemy zrobić kontynuację tego spotkania. Okej, okay. Dzięki za liczne przybycie. Widzę 150 osób w pewnym momencie, było bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie i do usłyszenia na następnym spotkaniu. Trzymajcie się, cześć.